serdecznie. Obiecuję, że nie będzie dzisiaj ani słowa o maseczkach. Tym bardziej, że jest o czym mówić, bowiem w Biedronce szykują się hity. Jak chociażby torebki Pierre Cardin. Ta czarna to w dodatku przypomina mi wzory zupełnie innej, aczkolwiek także bardzo znanej i prestiżowej firmy. Ale oczywiście zakładam, że to przypadek. Niemniej jednak jest okazja, aby nabyć i to naprawdę w bardzo dobrej cenie nową markową torebkę. A przynajmniej panie taką okazję mają. To znaczy mi tam jest wszystko jedno, ale na przykład mi nie byłoby chyba jednak do twarzy z taką. Ale zostawmy ten temat lepiej, bo jest śliski, a skupmy się lepiej na okazjach, a taką okazję torebki będą niezaprzeczalnie. Oczywiście mam świadomość, że nowa torebka oznacza też konieczność nabycia nowych butów. I tutaj też da się coś zrobić w tym temacie. Zwrócić też muszę dzisiaj uwagę na książki. Dwie z nich są warte przeczytania zdecydowanie. Nie tylko bowiem osoby lubiące modne torebki z przyjemnością przeczytają powieść Diabeł ubiera się u Prady, która czasem w zabawny, a cały czas ciekawy sposób odkrywa tajniki branży modowej z najwyższych półek. Miłośnicy poważniejszych, ale także ciekawych tematów zainteresują się natomiast Zieloną Milą Stephena Kinga, króla horrorów. A skoro o horrorach mowa, to można już kompletować przebrania i maski na Halloween. Ale ponieważ miałem o maskach nie gadać, więc zapraszam po prostu do Biedronki, aby zobaczyć to wszystko sobie samemu na żywo. Proszę też zasubskrybować ten kanał, jeżeli Państwo tego jeszcze nie zrobili. To ważne zarówno dla zasięgów, jak i mojej radości. Ale najważniejsze, że dla Państwa wygody, bycia na bieżąco z najlepszymi okazjami w ulubionych sklepach Polaków. Zatem zdrowia życzę i trzymajcie się ciepło. No i miłego weekendu!